Tłusty czwartek w Lesznie odbyła się doroczna akcja charytatywna Pączki do rączki, organizowana przez Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński. W tegorocznej akcji beneficjentami była trójka chorujących chłopców: Borys, Bartek i Grześ. Przyszedł czas na podsumowanie akcji. Zebrano 148 502 zł, ale nie jest to kwota, która trafi do dzieci, bo odliczyć trzeba koszt zakupionych pączków. Po pokryciu kosztów do podziału zostało 75 000 zł. W ostatniej chwili do akcji zdecydowano się dołączyć Majkę, urodzoną z rzadką chorobą nóg. Trafi do niej 9 tysięcy złotych. Pozostała kwota 66 tysięcy złotych podzielona będzie porówno między Borysa, Grzesia i Bartka. Pieniądze pomogą w zakupie specjalistycznego sprzętu, rehabilitacji i pokryją koszty wizyt lekarskich.